Kingdom, ale może zajebiście działał punkt BC, co wykładam się, skoro zamykam pyska. Yo, biać! Jak już mówiłem w ostatnim unboxingu, tym razem bardzo króciutki unboxing. Jest to unboxing procesora Intel Core i7 5960X. Bum! Co to jest za monstrum i co się kryje w tym oto maluteńkim pudełeczku? Jest to monstrum z 8 rdzeniami, 16 wątkami. Co to oznacza? Jest to 2 razy więcej niż przykładowo 4790K. BAM! Jest to więcej niż wszystkie nowe procesory serii Z170. Blablabla. Jest to po prostu najwięcej. Są co prawda Xeony, które mają 16 rdzeni i 32 wątki. Ale na małym taktowaniu i bez... jak to się kurwa nazywa? Bez pewnych bajerów. I do tego kosztują 4500 euro, co dla mnie nie było ciekawą okazją. Ten procesor kosztował mnie 1090 euro, co jest o wiele mniejszą ilością niż 4500 euro, przy czym jednak tak czy inaczej nie jest to tania zabawa. Jednak ja w chwili obecnej, lub nie w chwili obecnej już, ale mój stary PC na procesorze 4770K, który jest praktycznie tym samym co 4790K, tylko z inną pastą pod blaszką, ale tego chyba nie muszę wam tłumaczyć, mam nadzieję, a jak tak, to wypierdalać na jakiś głupszy kanał, gdzie będziecie się dobrze czuli z innymi ludźmi. U mnie tylko mądzi ludzie oglądają i tylko z takimi rozmawiam. Bim, suku, bim. Tak jak już mówiłem, przy płycie głównej ten procesor obsługuje 40 linii PCI Express, co akurat przy mojej płycie głównej nie robi różnicy, bo moja płyta główna obsługuje 68 linii PCI Express dzięki dwóm małym wbudowanym kontrolerom lub procesorkom, lub jak zwał, tak zwał. Jo, co więcej by powiedzieć, reklamowane jest 70% więcej mocy w porównaniu do właśnie procesoru 4790 i tak dalej, jednak wiadomo, że jest to reklama. Co można oczekiwać na pewno, to jest podwojenie czasu renderowania. Czyli jeżeli renderowaliśmy wcześniej filmik 20 minut, to teraz będziemy renderować go 10 minut. To jest takie realistyczne. Może być więcej, może mniej. Samemu jeszcze nie wiem. Jednak nie zostawię was, że tak powiem, nieświadomych, co się dzieje. Zobaczcie te kurwa tanie opakowanie. Mój stary właśnie procesor 4770K był 1000 razy lepiej spakowany. Co to kurwa jest? Wyciągam 1100 euro. Tak, zaokrąglmy to. 1100 euro. Dostaję papę. Pierdoloną papę. W środku jest następna papa. Jakiś kurwa papier jebany. W kolorki kurwa. Nie? I następny karton. What the fuck? Być może. Myśleli sobie tak samo jak i przy płycie głównej. Jest to procesor do pracy, więc ludziom opakowanie jest chuja obojętne. Jednak za kurwa 1100 euro oczekiwałbym kurwa trochę luksusu. Tak samo jak ta płyta na kurwa 500 euro. Pierdolcie się. Postarajcie się. No i to wszystko. To był unboxing. Tutaj mamy procesor. Ja tutaj w filmiku gdzieś tak czy inaczej powbudowywałem. Mam nadzieję, jakieś ujęcia z bliska tego procesora i tak dalej. Nie będę teraz tutaj grzebał palcami, nie będę brudził sobie z mącz. Skrócili zamiast Malaysia, piszą teraz Malay. Very nice. Standardowe taktowanie 3 GHz w turbo 3,5. Jednak dzięki możliwości podkręcaniu, dzięki literce K z tyłu, czyli otwartego multiplikatora, można ten procesor podkręcić o wiele wyżej i o wiele wyżej. Mówię o częstotliwości bodajże, czekajcie, to było 4,4, 4,5, 4,6, dokładnie. 4,4 powinno dać radę przy dobrym chłodzeniu. Tutaj ja nie wiem, czy da radę moja Noctua, bo jest to chłodzenie powietrze. Jednak Noctua po prostu jest kurecko cicha, dlatego kocham tą Noctua. Ja ją kocham. Po prostu kocham moją Noctuę. Miałem chłodzenie wodne Corsarza i zmieniłem je na chłodzenie powietrzem od Noctuy. Bum! I jestem zadowolony. Nie wbudowałem z powrotem mojego starego chłodzenia. Coś to chyba znaczy, tak? I nie wbudowałem tego, ile mam ten komputer, kurwa? 1,5-2 lata? Minimum, ten stary. Minimum. Przynajmniej większość części w nim. I nie zmieniłem. Nie zmieniłem, bo jestem kurwę zadowolony z Noctua D15. NHD15. Dokładnie tak to się zwało. Dokładnie. Co by więcej powiedzieć do tego procesora? Nie ma co. Po prostu jest wykurwisty.
Ja na naszej stronie, i znowu reklama, www.pingwinbrothers.eu będę wstawiał linki lub wyniki nawet, może tabelę stworzę, lub może już ją stworzyłem, z wynikami mojego starego peceta, z tym procesorem bez podkręcania i z tym procesorem z podkręcaniem, abyście widzieli, jaka jest różnica tego procesora do procesora 470K lub można porównać do 4790K, jaka jest różnica takiego monstrum z tymi starymi. Oczywiście moje benchmarki będą się bardziej skoncentrowały na cinemie, na filmach, na renderowaniu, na tworzeniu, a nie na jakichś pierdolonych Battlefieldach, Call of Duty i innych grach. Tym bardziej na PC-cie gry, kurwa, już powinny powoli wymrzeć. Bez obrazy dla tych, co grają na PC-cie. Ale jestem konsolowcem z krwi i kości, chociaż grałem wiele, wiele, wiele lat na PC-cie. Przerzuciłem się na konsolę i już wrócić nie mam zamiaru. Jo, dobra. To by było na tyle. Ja mam nadzieję, że tak czy inaczej, chociaż bardzo krótkie, bardzo niespektakularne, kurwa, dwie papy, nie, sorry, trzy kartoniki, obsługa z naklejką na obudowę i procesor. To wszystko. Więcej w tym opakowaniu nie ma. Mówię, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś wyniki benchmarków tego procesora, albo wpiszcie po prostu do wujka Gogli, albo zajrzyjcie na naszą stronę pingwinbrothers.eu. Mam nadzieję, że już w tym momencie, gdzie wy to oglądacie, ja tą tabelę stworzyłem, ja wam te wyniki, że tak powiem, za... Po prostu je pokazałem na stronie. So, jeżeli nie, to po prostu bądźcie cierpliwi, prędzej czy później one na 100% się pojawią, bo no oczywiście chcę się pochwalić z wami, czy bardzo wiele, wiele, wiele euro się opłacało, przechodząc z procesora 4770K na 5960K. Extreme! Nie! Co ja pierdolę? Jakie K? X! Uj, 5960X, kurwa, Extreme, to jest seria Extreme, a nie jakieś zwykłe K pierdolenie, kurwa, gówno. Dobra, to było na tyle, ja się zabierzemy do końca. Następny opening nie będzie w 100% openingiem czy unboxingiem, bo już to wypakowałem. Jednak tak czy inaczej pokażę wam, co to jest, jak to wygląda, jak to się prezentuje i dlaczego to, a nie co innego. Bum! Dobra, to by było na tyle, dziękuję za zobaczenie do końca i jak zawsze zapraszam do następnego razu. Pijać! Kto nie widział wcześniejszych unboxingów w pamięci płyty głównej, połowa proszę! We'll be right back.